Powstawanie obrazów Tadeusza Nieściera to jest szczególny rodzaj dialogu. To jest dialog podwójny. Z jednej strony dialog artysty z dziełem, a z drugiej strony dialog artysty ze swoim przyszłym odbiorcą. Obraz na każdym etapie swojego powstawania ukazuje artyście coraz to nowe oblicze. W kontekście każdej nowo położonej kreski lub plamy obraz staje się stopniowo czymś innym i cały czas zmusza artystę do dialogu, cały czas zmusza artystę do zmiany myślenia o nim. Taki sposób malowania jest nie tylko ogromnym twórczym wysiłkiem, ale dla artysty jest to również źródłem wielkiej twórczej radości. Na początku przypadek kierował tym, co robi. Tak się złożyło, że jak zdałem maturę, zjawił się mój ojciec chrzestny, który nigdy mnie nie odwiedzał poza faktem trzymania tam dorsztu. Zgrabnie wyszedł z sytuacji i powiedział, że ponieważ mnie nie zna, więc nie wiedział, co mi wybrać w prezencie właśnie z tej okazji, więc dał mi parę złotych. I te parę złotych właśnie było powodem, dla którego mogłem wyjechać do Gdańska. Akademia nazywa się PWSSP, czyli Państwa Wyższa Sztuk Plastycznych, i tam trafiłem w zasadzie z przypadku. Natomiast tak naprawdę, mimo że ja używam przypadku i swojej pracy, uważam, że przypadków nie ma i wyjazd tam nie zjawił się znikąd. Kiedyś tam, jak moja siostra właśnie była w szkole podstawowej, miała bardzo piękne książki do historii, a tam woje, rycerze, no takie ładne rysunki, i ja po prostu kopiowałem to wszystko na karteluszki i miałem cały jej podręcznik do historii przerysowany w swój kajecik. To bardzo proste. W malarstwie chodzi o kolor. I mi też tylko o to. Tak naprawdę sprowadza się to tylko do tego. Inne rzeczy, o których tam się mówi, forma. Oczywiście no, nie ma koloru bez formy, ale na przykład ostatnio ćwiczę takie obrazki, w których świadomie uciekam od formy, od określania tej formy, żeby dać sobie swobodę i się na powrót rozmalować, bo przez jakiś czas, powiedzmy, mniej malowałem. I chciałbym wykorzystać tę swobodę, którą daje właśnie brak przejmowania się formą, tę swobodę używania koloru, żeby po prostu siebie samego rozruszać. Kiedy patrzymy na obrazy Nieściera, pierwsze co przychodzi na myśl to abstrakcja. To są pejzaże z pogranicza abstrakcji. Mogą nawet przywodzić na myśl obrazy Jacksona Pollocka. W tych smugach, strugach ściekającej farby możemy dopatrzyć jakichś śladów action painting. Ale świat widziany oczami Nieściera jest zbyt piękny, zbyt różnorodny, żeby zamknąć się w hermetycznych ramach abstrakcji.
między tymi smugami farby zawsze możemy zauważyć jakieś znajome nam kształty. Cały czas widzimy w nich jakieś znamiona życia. Jak się jest młodym, to wszystko jest ciekawe i chciałbym się robić to i to. Oczywiście pieniądze zawsze kuszą, więc ta najbliższa droga, która wydaje się, że prowadzi do tych pieniędzy, zawsze pociągnie, no przynajmniej młodych ludzi. Ale w którymś momencie, kiedy właśnie dojrzewamy, okazuje się, że no, chciałoby się zrobić coś, co zostanie, kiedy nas już nie będzie. I mimo, że to banalnie brzmi, ale taka jest prawda. Jest potrzeba zrobienia czegokolwiek, co zostaje na troszeczkę przynajmniej dłużej. Tworzenie nie da się oddzielić od prób odpowiedzi na pytanie, czym jest sztuka. Dla Nieściera sztuka to jest świadomość. Ma do wyboru takie środki jak barwa, ekspresja, kontrast. Te środki służą uzyskaniu pewnego celu w malarstwie. Jednak w kontekście jego pracy podział na malarstwo przedstawiające i nieprzedstawiające jest w dużej mierze sztuczny. Takie środki jak linia, barwa, kolor zawsze oddziałują estetycznie na widza. Dlatego jeżeli odrzucimy ten sztuczny podział, okaże się, że możliwy jest dialog pomiędzy wszystkimi epokami i twórcami.